Głogowie udało się odbudować zniszczony podczas II wojny światowej miejski teatr. Teatr otwarto spektaklem dotąd nie pokazywanym wcześniej na polskich scenach pod tytułem Piast według tekstu poety Andreasa Gryfiusa z XVII wieku, patrona teatru. Sztukę Gryfiusa wystawił Lubuski Teatr z Zielonej Góry. Wystąpili m.in. Jan Peszek i Jan Szurmiej. Przedstawienie wyreżyserował Robert Czechowski. Widzowie byli zachwyceni. Bardzo mi się podobał. Myślę, że jako premierowy spektakl bardzo trafnie dobrany. Wiele dający do myślenia. Niespodziewane, ujmujące, faktycznie wzruszające. Dlaczego wzruszające? Odwołujące się troszeczkę do dzisiejszych czasów, a przecież to pisane jakiś czas temu, a jednak nadal aktualne treści. W Głogowie nie ma zawodowego zespołu teatralnego, więc w odbudowanym teatrze będą występowały gościnnie zespoły z innych miejscowości. Aktorzy występujący w spektaklu podczas otwarcia bardzo chwalili warunki sceniczne i chętnie opowiadali o tym, jak tworzyli swoją interpretację Piasta Andreasa Gryfiusa. Reżyser, mój dyrektor, nie dookreślał tego, jaka to jest postać. Zaznaczał, mówił, że o pewnym klimacie, o pewne diabły, trochę jakieś takie upadłe anioły. To było niedookreślone. Powiedział, róbcie co chcecie. Róbcie i ja będę tylko mówił głośniej, ciszej. Trudno jest mi powiedzieć, czy scena jest dobrze przygotowana. Znaczy, mogę powiedzieć tylko wizualnie, że świetnie, bo ekstra to wygląda. Wszystko nowe, piękne, pachnie nowością. Ale chodzi o to, że wszystko my pracowaliśmy na mikroportach, na głośnej muzyce. Przecież to było multum. Panowie widzieli, co tutaj się działo, no tyle rzeczy na scenie. I mówiliśmy do mikroportów i nie wiemy jeszcze, jaka jest do końca akustyka. Ale akustycy mówią, yeah, jaka tu jest akustyka cudowna. A my, kurde, nie wiemy, bo my tylko pracowaliśmy na odsłuchach. I dla nas były najważniejsze odsłuchy, a nie wiemy, jaka jest do końca akustyka, ale oni mówią, świetnie, ej, tu jest ekstra, więc to tylko tak mogę powiedzieć. Wzruszenia nie krył prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz. To ogromna radość, bo mamy kolejny obiekt zabytkowy, odbudowany, mamy teatr, to jest niesamowita sprawa. Coś, co wielu mieszkańcom nie śniło się do końca, że będzie podźwignięty z ruiny, dzisiaj stało się faktem. Widownia liczy 300 miejsc. Bilety na wszystkie planowane do końca roku spektakle już zostały sprzedane. Łukasz Ciona, Miedziowe Fakty.